Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam pięknie. No i stało się, mamy wicewojewodę. Dlaczego Teresa Barańska? Bo jest najlepsza. Teresa Barańska jest najlepsza. A ja często używam tego słowa i jeszcze raz go powtórzę, iż kandydatura, osoba pani Teresy Barańskiej jest po prostu kompletna na stanowisko wicewojewody. Czyli to jest osoba, która ma kwalifikacje zawodowe, wyraziste, ważne, potrzebne dla nas, bo w zakresie rolnictwa to jest taka działalność, która jest ważna z punktu widzenia naszego jako Polski. Pamiętajmy, że nasz przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciechowski, jest komisarzem do spraw rolnictwa. Programy rządowe do spraw rolnictwa są szerokie, ważne, głębokie, a pani Teresa specjalizuje się w rolnictwie, a Opolszczyzna rolnictwem stoi, więc to było naturalne, że w tym zakresie specjalisty poszukujemy. Dodatkowo kwalifikacje związane z doświadczeniem kierowniczym. Proszę pamiętać, że stanowisko wicewojewody jest stanowiskiem szczególnym, wyjątkowym, gdzie podejmuje się decyzje szybko, tych decyzji jest mnóstwo, często ocierają się o sprawy ludzkie, ogólnoludzkie, więc takie wyważenie, taką empatię, zrozumienie niuansów międzyludzkich, a jednocześnie umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, dobrej decyzji jest bardzo cenne. Pani Barańska to posiada. Dodatkowo no też działania w kryzysowych sytuacjach. Oczywiście, że tak, w kryzysowych. No przecież pamiętajmy, co się dzisiaj dzieje nawet w zakresie ASF-u, więc no tutaj te decyzje dobre są pożądane, a jednocześnie oparte o wielkie doświadczenie, no i to przecież pani Teresa Barańska posiada. Ale co jest ważne i dlatego też mówię, że jest to kandydatura kompletna, pani Teresa Barańska jest długoletnim samorządowcem i to samorządowcem nie z terenu Opola, stolicy województwa, tylko z Prudnika, gdzie przecież wojewoda ma nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego. No też kandydowała na burmistrza. I kandydowała rok temu, więc otarła się o te najwyższe władze samorządowe. Dostała wtedy fenomenalnie dobry wynik, bo prawie 30%. Nie została burmistrzem, no ale została radną i od roku jest aktywną radną, czy już nie jest, no bo musiała w momencie powołania zdać mandat radnej. Natomiast jest to takie doświadczenie, które pozwala jej być bardzo dobrym wicewojewodą, czyli z jednej strony biegłość w temacie trudnym, ale ważnym, a z drugiej strony absolutne obycie się o sprawy samorządowe, więc jestem przekonana, że będzie wsparciem dla naszych samorządowców, ale również będzie wsparciem dla pana wojewody Adriana Czubaka. Jestem przekonana, że wspólnie będą tworzyli bardzo dobry duet pracujący na rzecz Opolszczyzny, bo pamiętajmy, że wojewodowie to są oczywiście reprezentanci rządu w terenie, ale reprezentanci, którzy wywodzą się z konkretnego terenu, czyli tego terenu, jakim jest dla nas to, co najważniejsze, czyli nasza Opolszczyzna. Trochę trwało to wyłanianie wicewojewody, to była jedyna kandydatura, były szerokie dyskusje na ten temat. Ja się cieszę, że pani Teresa Barańska to była pierwsza i ostatnia kandydatura w rozumieniu tej, która wygrała, ale moja jedyna. Ja rekomendowałam na wojewodę pana Adriana Czubaka i rekomendowałam panią Teresę Barańską. Oczywiście, że w ostatnim czasie pojawiały się różne spekulacje medialne, również w środowisku, kto mógłby zostać kandydatem. No i oczywiście kandydatury się po drodze różne pojawiały, bardzo dobre kandydatury. Natomiast tak jak mówię, no Teresa Barańska została powołana, ponieważ jest najlepszą kandydaturą i cieszę się, że zarówno kierownictwo partii, jak i pan premier skorzystali z mojej rekomendacji, no bo to świadczy, że szef partii wie, kogo nominuje, kogo wskazuje. No i dziękuję panu premierowi i panu również wojewodzie za to, że te nominacje przyjęli, czy te rekomendacje przyjęli. Poza kwestiami rolnictwa, czy są jakieś szczególne zadania, które pani by widziała, żeby wicewojewoda się tymi tematami zajęła. No pani bardzo często poruszała tematy dotyczące kwestii zdrowotnych, prawda? Tak, wojewodowie wczoraj postanowili, że usiądą i sobie podzielą kompetencje, no bo teraz zakres może być trochę inny niż ja do tej pory jako wicewojewoda pełniłam, ze względu na to, w jakich obydwoje się czują dobrze w zakresach, więc na pewno na najbliższej konferencji prasowej, myślę, że już w nowym roku będą przedstawiali swoje zakresy, ale nie potrafię powiedzieć, czy będzie się pani Barańska, pani wojewoda Barańska
Wiśniewska zajmowała zdrowiem, czy pan wojewoda przejmie te kompetencje, natomiast jestem przekonana, że będą bardzo dobrze wspólnie pracowali, bo przecież też od lat się znają. Pani Teresa Barańska była w zespole do spraw rolnictwa, który pan wojewoda powołał. Jakie bym zadanie widziała przed nową panią wojewodą? No przede wszystkim to, żeby kontynuowała trochę mojego dzieła. Mam takie nieskromne poczucie, że udało mi się tą pozycję wicewojewody wspólnie z panem Adrianem Czubakiem, również pozycję wojewody, przedstawić w zupełnie nowej odsłonie, czyli z jednej strony realizować programy rządowe, co jest naszym pierwszym zadaniem, a drugim ten nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, ale z drugiej strony pokazaliśmy, że dla województwa przy ciężkiej pracy, takiej bardzo zaangażowanej pracy, można wiele zdobyć i chciałabym, żeby to była po prostu kontynuacja, żeby jak najwięcej dobrego dla województwa opolskiego przynieść, jak najwięcej dla województwa opolskiego zrobić, żeby to nasze najmniejsze, a najpiękniejsze przecież województwo było również odbierane jako silny partner na arenie krajowej. No właśnie, najmniejsze, więc chyba jeszcze mocniej musimy się bić, musimy się jeszcze mocniej starać. Taki był punkt widzenia 4 lata temu, kiedy myśmy nastawali jako wojewodowie. Natomiast w toku tej czteroletniej mojej pracy doszłam do wniosku, że jeżeli się jest dobrym i pokazuje się to, umie się to pokazać, to jest bardzo cenne. To, że jesteśmy najmniejsi, to nie oznacza, że powinno determinować nasze gorsze traktowanie. Wręcz odwrotnie. Te ostatnie 4 lata pokazały, że w wielu kwestiach byliśmy najlepsi. Ja tylko przypomnę ostatnie przecież osiągnięcia, czyli 1,5 tygodnia temu pan wojewoda był na Naradzie Wojewodów i został pochwalony zarówno przez pana premiera, przez ministra za to, że właśnie w województwie opolskim zakres koordynacji był realizowany najlepiej w całym kraju, ale również zakres Funduszu Dróg Samorządowych był najlepiej, nie oddaliśmy ani grosza, wszystkie pieniądze zostały przekazane na opolskie drogi, no i to też jest dowód na to, że w różnych przecież przestrzeniach potrafiliśmy jako wojewodowie pracować. Jestem przekonana, że ten nowy duet, ta nowa konfiguracja będzie dalej tak mocno efektywnie pracowała dla województwa polskiego. A co to dla pani oznacza? No to już jest takie pożegnanie chyba ostateczne z urzędem wojewódzkim. Oj tak, to prawda, że była część oficjalna, konferencja prasowa, przekazanie powołania przez pana wojewodę, pani wojewodzie. Ale później spotkałyśmy się w moim dotychczasowym gabinecie, przekazywałam również gabinet, pozwoliłam sobie oczywiście powitać panią wojewodę kwiatami, wręczyć ważny segregator, bo mówiący o tym, jakie są zadania, jaka jest struktura, jaki jest regulamin, jakie projekty w tej chwili są realizowane były do tej pory przez wicewojewodę, ale również przekazałam taki drobiazg, czyli tą filiżankę, z którą się chętnie chwalę, bo to jest filiżanka z opolskim przecież wzorem, żeby pani wojewoda miała swoją filiżankę, z której kawę żeby będzie zostawić piała. Zostawić trochę po sobie ślad też. I trochę zostawić po sobie ślad. Także tak, to jest dla mnie trudne rozstanie, bo te ostatnie cztery lata dla mnie jako wicewojewody, ale dla mnie jako Wiolety Porowskiej były bardzo ważne w życiu zawodowym. Mam takie poczucie, że cała moja droga zawodowa to jest taki wielki rozwój, ale te ostatnie 4 lata to po prostu był wielki dynamit. Po prostu intelektualnie, tak osobowościowo, ale również zawodowo i politycznie bardzo się rozwinęłam, także życzę, by pani wojewodzie Teresie Barańskiej te kolejne 4 lata tak samo dobrze służyły, jak mnie ostatnie 4 lata i były dla niej no, taką platformą do tego, żeby dalej jeszcze mocniej się rozwijać. To zapytam jeszcze na koniec panią jako szefową struktur PiSu na Opolszczyźnie. Niedawno mówiłyśmy o powołaniu pełnomocników, teraz mamy wicewojewodę. Jest komplet? Tak, jest komplet, jest absolutny komplet. Jeżeli chodzi o kwestie strukturalne, to myślę, że one są prawie zakończone. Mówię prawie, bo ten ostatni kamyczek to jest kwestia aktualizacji bazy danych naszych struktur. Na pewno państwo, nawet nasi słuchacze dostają czasami telefony od nas, bo sprawdzamy nasze struktury i z wielką przyjemnością aktualizujemy członkostwa kolegów, którzy
parę lat temu byli w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, później przez jakiś czas byli mniej aktywni, a dzisiaj deklarują i mówią, że chcą wrócić do struktur. Więc taki ostatni kamyczek to jest właśnie aktualizacja bazy danych. No, z taką radością ostatnio mówiłam, że w naszej bazie danych jest 1586 osób, a mam nadzieję, na całe województwo, że w przyszłym roku, kiedy się spotkamy na podsumowanie roku 2020, będę mogła mówić, że jest nas jeszcze więcej. Także dla mnie to są ważne cele. W tym roku, mijającym roku, to były oczywiście wybory, struktura, ta taka czapowata, parasolowata, a na przyszły rok to oczywiście wybory prezydenckie i oczywiście poszerzenie struktur Prawa i Sprawiedliwości. Skoro taki wielki sukces Prawo i Sprawiedliwość na Polszczyźnie odniosło w wyborach do Europarlamentu, bo w połowie powiatów wygraliśmy, a w wyborach do Parlamentu Krajowego wygraliśmy wspaniale po prostu. 63% dynamiki przyrostu głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. No to znaczy, że powinniśmy powtórzyć ten sukces również, jeżeli chodzi o wewnętrzne struktury partii, czyli po prostu partię poszerzyć w regionie. Bardzo dziękuję. Wioletta Prowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie. Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.